Rachunek prawdopodobieństwa, a RODO, czy tam występuje? Nawet taki podstawowy aparat, który jest na poziomie szkoły średniej, czy szkoły, tam jest bo, klasa usma, szkoły podstawowej, jak dobrze pamiętam, jeszcze program nauczania, czy on występuje, czy jest nam potrzebny do czegoś ten prawdopodobieństwo sumy zdarzeń, iloczynu zdarzeń, różnicy zdarzeń, tak, czy tam prawdopodobieństwo warunkowe, czy w ogóle nam się do czegoś jest potrzebne, a zwłaszcza w RODO. Czy to jest wiedza, którą powinien mieć joda, czy joda powinien mieć, czy inspektor kręgany powinien mieć opanowaną rachunek prawdopodobieństwa. Przyjrzyjmy się standardowym wiedzy, na którychś różnych portalach, tak, jaką powinien posiadać, tak? Wiedzę odpowiednią, tak, czy jakieś kursy, czy coś nie wcale tylko przepis nie mówi. One niczego nie narzucają, tak, tylko artykuł. Rozporządzenia określa, że administrator samodzielnie ocenia, tak? W praktyce musi podejmować jakieś decyzje co do jego kwalifikacji, tak? I co do zasady, określa się rzeczywistą wiedzę nie tylko prawną, ale i praktyczną. Wiedzę biznesową, rozumienie działań kluczowych procesów zachodzących w organizacji, które pomogą w pełnieniu tej funkcji. To będzie wiedza, umiejętności, będą się sprowadzały do łącznej wiedzy, prawnej umiejętności prowadzenia szkoleń, no bo przecież szkolenia będzie miał prowadzić, wiedzy IT w zakresie możliwości, chociaż tej podstawowych zabezpieczeń, audytów, umiejętności prowadzenia i prowadzenia takiego audytu, czy choćby psychologii, takie nieocenianie osób, tylko faktów, żeby ludzie się nie poczuli tutaj ograniczeni, czy dobra organizacja, no bo przecież samodzielnie i sam, i sam będzie wykonywał te czynności, więc musi być rzetelny, czyli musi posiadać Wszechstronną wiedzę. Ok, to jest według wszystkich kwalifikacji. No ale wróćmy do tego naszego rachunku prawdopodobieństwa. Czy on jest nam potrzebny? Weźmy taką czynność, którą zawsze musimy wykonać zanim zaczniemy przetwarzanie, czyli analiza ryzyka. Współczynnik prawdopodobieństwa, współczynnik skutku. No już to prawdopodobieństwo charakteryzuje, że coś z tym prawdopodobieństwem powinno być, ale tu mamy jakieś jedynki, trójki. Piątki, ale tak naprawdę to jest 1 z 5, czyli 1 piąta, czyli mamy rachunek prawdopodobieństwa, tak? to będzie 20% czy lub 0,2 rachunek prawdopodobieństwa. Współczynnik skutku, tak samo 1 z 5, ale współczynnik ryzyka jest 9 z 25, czyli też widzimy, że ryzyko też nam się kształtuje na jakimś poziomie, i gdzieś tutaj wchodzi rachunek prawdopodobieństwa, że go mamy i go ustalamy. Co mówi samo rozporządzenie, tak? Inspektor wyznacza się na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat praw i praktyki w dziedzinie ochrony danych. No, czyli mówimy już o, mamy wiedzę fachową. No, prawo, czyli na pewno musi znać świetnie rozporządzenie. I praktyka ponieważ jego zadaniem mi będzie właśnie zarówno administratorowi, podmiotowi, oraz pracownikom ma doradzać w tej sprawie, czyli na pewno musi znać świetnie zdrotu. Ma monitorować przestrzeganie, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolić personel, udzielać na żądanie zaleceń do skutków i prowadzić jeszcze tam pozostałe punkty, albo na razie się skupiamy na tych, co on tam ma. Prowadzić. Artykuł 32, czyli do bezpiecznego przetwarzania, skoro ma monitorować, tak, to wyróżnia, że uwzględniając stan techniczny oraz ryzyko naruszenia praw o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia, czyli znów wracamy do prawdopodobieństwa, czyli ten rachunek prawdopodobieństwa musi wprost. I o ile możemy zrozumieć, że w przypadku pracownik będzie się posługiwał że prawdopodobieństwo występuje od 1 do 5, czy skutek będzie 1 do 5, bo jemu jest łatwiej to liczyć, to widzimy, że jakoś RODO, czyli JODA jako specjalista czy ekspert z dziedziny ochrony danych osobowych, to może być osoba, która będzie to wszystko organizowała, bo taką najmiemy, a inspektora jeszcze dodatkowo sobie najmiemy np. Na z zewnątrz, który przyjdzie i nam to będzie monitorował, muszą się posługiwać rachunkiem prawdopodobieństwa. Z czego to wynika? Zobaczmy motyw 75. Ryzyko naruszenia praw i wolności o różnym prawdopodobieństwie. Motyw 76. Prawdopodobieństwo i powagę ryzyka. Proszę, ryzyko należy oszacować na podstawie obiektywnej oceny. Niewątpliwie przyjęcie, oznaczy od 1 do 5, ma lekko sugestywny charakter. Ale obiektywną oceną stanowi obliczenia matematyczne. Na pewno. Czyli widzimy tutaj, że tutaj Joda musi się dosyć mocno posługiwać w tym zakresie. Ale czy tak jest? Zwróćmy uwagę. Większość inspektorów, z którymi rozmawiam, posługuje się pomiennym. Ustępem, który mówi, że inspektor wypełnia swoje zadanie z należytym uwzględnieniem ryzyka. Mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania Nie opcją, no ale ryzyko wcześniej wytłumaczyliśmy, że to jest rachunek prawdopodobieństwa, no ale on z ryzykiem, tak, czyli zakłada, że nie musi wszystkiego obliczać, bo to administrator w większości oblicza analizę ryzyka, a on się ma znaleźć na tym prawdopodobieństwie, on podejmuje pewne ryzyka. No dobrze. Przyjrzyjmy się teraz, co jeszcze należy do obowiązku inspektora, które nie wynikają tak wprost z artykułu przytoczonego 32. Zwróćmy uwagę, że motyw 71: wskazówki co do tego, jak wdrożyć odpowiednie środki, wygaz, wykazać przestrzeganie prawa, tak, w szczególności jeśli chodzi o identyfikację ryzyka. Pod kątem prawdopodobieństwa, poprzez sugestie inspektora ochrony danych. Czyli zobaczmy, że inspektor jednak musi mieć na rachunek prawdopodobieństwo opanowany, bo wykonuje to, musi wydać sugestie. I chyba o tym jednym takim zapisie wielu inspektorów zapomina, odwołując się do artykułu właśnie tego 39. Jak będzie wyglądała taka sugestia? No musi napisać sugestię. Mamy tutaj prosty przypadek. Mamy tutaj w dwóch pomieszczeniach przechowuje się akta, teczka osobowe albo fragmenty tych teczek. Występuje taka możliwość, jest to tutaj rozwiązanie, tak? I mamy, uwzględniając rachunek prawdopodobieństwa, ile loczyń zdarzenia A, że przed. Przetwarzanie odbywa się w komórce kadrowej i jest bezpieczne oraz B, że przetwarzanie tych danych w innym miejscu jest bezpieczne, obliczamy poziom bezpieczeństwa. I to jest tak naprawdę równanie iloczynu prawdopodobieństw. I co się okazuje? Okazuje się, że gdy poddano to zadanie dla inspektorów do obliczenia standardowo właśnie w przedziałach od 1 do 5, popełnili błędy. W zakresie tego, niż gdyby zastosowali rachunek prawdopodobieństwa. Z rachunku prawdopodobieństwa wyszło, że, że iloczyn jest, spada do poziomu 85%, co oznacza, że prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego, czyli ujawnienie danych osobowych, wzrasta do poziomu 15%, ale to oznacza, że w stosunku do przetwarzania tylko w kwadrach, do ryzyka tylko w kwadrach, a to ryzyko tylko w kwadrach wynosiło 0,05%. Zwiększa się o 300%, czyli trzykrotnie nam wzrasta. Jak podstawiono to, no wszyscy byli głęboko zaskoczeni, że tak to istnieje. Kto znaczy zajmuje się zadaniami ochrony danych, czyli pełni tą funkcję inspektorów? Oni wydzielają się z różnych środowisk, ale przeważnie jest to środowisko prawne. I tutaj też wiążą się z tym pewne oboszczenia, bo tutaj mamy prosty incydent. Pracownik zapakował do koperty pit. Pit był na kogo innego, zaadresował kopertę na kogo innego i dostał tak. I tutaj mamy korespondencję. To jest akurat autentyczna korespondencja. I odpowiedź taka typowo prawna, tak. Nie zastanawiali się nad incydentem z punktu widzenia. Tego jaki trafił, i osoba to otworzyła. Tylko od razu to już od razu. Artykuł 32 kodeksu cywilnego, tak, administrator nie dopełnił dla samego, nie ma żadnego znaczenia, że administrator nie dopełnił dla samego faktu zapoznania się, i przetwarzania danych bez podstawy, tak, ta, bo ta osoba otworzyła tą przesyłkę, i jeszcze tutaj artykuł 107, tam jest zagrożenie do lat dwóch. Od razu, tak, no bo, i naruszenie tajemnicy korespondencji. No, gdyby zastosowali rachunek prawdopodobieństwa to wiedzieliby, że prawdopodobieństwo stwierdzenia faktu, że w kopercie znajduje się PID niezaadresowany dla nas, a jest tam adres, nasz adres jest na kopercie, jest po prostu zerowe. Czyli prawdopodobieństwo tego, że on naruszył to, jest zerowe, dopóki nie otworzy tej koperty. Jak ją otworzy, to i tak już naruszył kopertę. No to Gdyby zastosowali architekt prawdopodobieństwa, to nie pisaliby takich odniesień. Więc tutaj musimy uważać, i to jest też wskazówka dla osób, które chcą, są prawnikami albo mają bogate doświadczenie prawne, albo po prostu znają prawo, żeby zajmując się tutaj już, przechodząc do działań jako inspektor ochrony danych osobowych, pamiętali, że Aparat matematyczny prawdopodobieństwo bardzo weryfikuje takie podejście typowo prawnicze, bo to jest nawyk, to jest nawyk, to nie ma co mi do nich pretensji. Oni mają po prostu taki nawyk. Od razu szukają przepisu prawnego. Natomiast rachunek prawdopodobieństwa jest bardziej potrzebny, bo tutaj eliminuje takie zachowania. Wywodzą się też ze służb tych wszystkich, czyli literkowych, Tu mamy inne rozpatrzenie. Tam było chyba naruszenie. Weszli, jak dobrze pamiętam, chyba do zasobów szkoły na Librusa, tak. I proszę, odpowiedź osoby, która akurat wywodzi się ze służb, tak, tych, tych tak zwanych czy literkowych, tak. Mamy tutaj zbieg czynów: 267 czyn kodeksowy, 107 UODO, tak. Jest prywatno-skargowy. No i to odraża, i wszystko jest bzdurą, i wszystko jest tym. No, ale gdyby. Tak sobie spokojnie usiadł nad rachunkiem prawdopodobieństwa i w tym przypadku obliczył prawdopodobieństwo warunkowe, no to troszeczkę inaczej by już była ta reakcja, inaczej by podszedł do tego zagadnienia i inaczej to zrobił. Prosty przykład dlaczego rachunku prawdopodobieństwa nasze, czyli terkowe służby nie stosują. Na no, samym sobie możemy wywnioskować. Powodów może być wiele, ale na pewno mają kłopoty z rachunkiem prawdopodobieństwa. Większość osób ma kłopoty z rachunkiem prawdopodobieństwa, bo to po pierwsze nie jest intuicyjny y, matematyka, po drugie nie stosują ich, bo nie mają takiej praktyki. tak. Natomiast odpowiedzmy sobie na pytanie: jeśli zastosowaliby rachunek prawdopodobieństwa, mają od PK, tak? mają osobę, która handluje bazami danych, sprzedaje dane osobowe. Sprzedał 200 tysięcy danych osobowych, sprzedał złotówkę, ma 200 tysięcy. Sprzedał za 10 zł jedną osobę na czarnym rynku, ma 2 miliony, tak? I teraz on musi to jakoś wprowadzić do obiegu. Wprowadzi ją albo ma bank zagraniczny, tak, i ma gdzieś te 2 miliony, i mu tam przelewa sobie odcinkami, żeby nikt nie zauważył jego działalności, albo ma kryptowaluty. No to teraz, jeżeli panujemy nad całym tym systemem i mamy bazy danych, wszystko to informujące, to jakie jest prawdopodobieństwo zawężenia kręgu do osób, które prowadzą tą działalność? Jeżeli ktoś zarabia 12 tysięcy miesięcznie i nagle zaczynają jego wydatki wzrastać, to gdzieś ma jakieś inne źródło utrzymania. Bardzo szybko dokładamy kropki, tak? Tu przecież nie masz żadnej filozofii. Jakby sobie dali prawdopodobieństwo, jeszcze taka. Jest tutaj rozwiązanie rachunku prawdopodobieństwa, które się nazywa drzewo decyzyjne. To drzewo decyzyjne, gdzie ma swoje gałęzie oparte na rachunku prawdopodobieństwa i rachunku prawdopodobieństwa warunkowego, to praktycznie rozpracował typowy model zarabiania na lewo, i on gdyby przyszedł i rozpisał sobie to u siebie w zakresie RODO, to by błyskawicznie zidentyfikował, jakie zagrożenie gdzie występuje. A służby, no, co, no ile by im zajęło, nawet to z prawdopodobieństwa można obliczyć, ile by ją zajęło złapanie takiego delikwenta. No, czy łapią? Mamy sami odpowiedź. Nie stosują tego rachunku prawdopodobieństwa. Więc jeżeli przychodzi ze służb, to po pierwsze idź do firmy prywatnej, naucz się trochę, co to jest biznes, a po drugie naucz się rachunku prawdopodobieństwa będzie ci po prostu łatwiej. Nie można tak podchodzić kodeksowo, tak? Że od razu kodeks, bieg tych. Ja mu się nie dziwię. Bo to jest po prostu nawyk. Każdy podchodzi nawykiem. Więc tutaj wskazówka, żeby od razu przedszkolić się z tymi rąkami prawdopodobieństwa. Bardzo często. Dobrym przykładem jest tego, jak wszelkie służby nawet ci z wojska przychodzą. To jest utajnianie tej analizy ryzyka. Tak? Wojskowi mają taką narziało. Utajnijmy wszystko. Oczywiście też doradzą tutaj wojskowym. Idź najpierw do firmy, zrób sobie, nie wiem, zacznij sobie, zostań trochę handlowcem, dowiesz jak się pozyskuje dane, zarobisz, jak się jak to, zdobywa. Się te bazy danych, do kogoś tam dzwoni, zimne kontakty, takie rzeczy. Jak to zrozumiesz, to będzie Ci dużo łatwiej. Przychodząc z wojska, tutaj będziesz Ci łatwiej analizować takie zagrożenia. Prosta rzecz, tutaj odpowiedź. Na wszystkich byłych wojskowych, którzy startują jako inspektorzy ochrony danych. Przykład mamy prostej analizy ryzyka. Jeżeli zrobimy analizę ryzyka na szczeblu firmy i tylko wąskiemu gronu to pokazujemy, bo jest tajemnica, albo tu będą wielkie ryzyka, to proszę bardzo, co ryzykujemy? Proszę bardzo, mamy pracownika prowadzącego rekrutację. Skąd on ma wiedzieć, że zidentyfikowano zagrożenie, brak szyfrowania? I dotyczy to akurat wysyłania CV z poczty, praca małpa firma XYZ.com. Tak? No skąd on to będzie wiedział, na jakim poziomie? Czy on w ogóle będzie akceptował? No skąd on ma wiedzieć? No, przecież utajniliście tą analizę ryzyka. no Trochę trzeba się tutaj opanować i się zastanowić. Oczywiście gdyby się posługiwał rachunkiem prawdopodobieństwa i sobie zrobił prawdopodobieństwo warunkowe, czyli prawdopodobieństwo naruszenia, popełnienia błędu, przez pracownika, czyli stworzenie zagrożenia w stosunku znajomości fragmentu analizy ryzyka, która jego bezpośrednio dotyczy, a nie, to by szybko mu wyszło, że jednak trzeba trochę odtajnić tą analizę ryzyka i, i pokazać, a już już nie wszystkim, to przynajmniej pracownikom, którzy uczestniczą w procesie, żeby oni dokładnie wiedzieli, jak to ryzyko się kształtuje, zwłaszcza ich dotyczące w ich otoczeniu. Więc tutaj, jeżeli chcemy już tak bardzo coś utajniać, to dzielmy to na fragmenty i pilnujmy tych rzeczy, żeby po prostu to było zrobione, bo inaczej to, to, to zaczyna to nie mieć po prostu żadnego głębokiego sensu, żebyśmy tutaj sobie to działali. Wróćmy sobie jeszcze do naszego podstawowego tematu, czyli tak naprawdę, co powinien ten nasz dzielny Joda umieć. I chyba jeszcze raz wróćmy do ustępu piątego, że w jego kwalifikacjach, szczególnie wiedzy fachowej, w tym prawa i praktyk w dziedzinie ochrony oraz umiejętności wypełnienia tych zadań, to musi umieć zrobić te wszystkie zadania, a tutaj to prawa i aktywności wynikają z tego, że jeżeli ma prawdopodobieństwo, to rachunek prawdopodobieństwa musi mu być znany. I musimy pamiętać, że jeżeli wypisuje sugestię, to ta sugestia inaczej zostanie napisana, jeżeli będziemy się poruszkiwać zwykłym rachunkiem, który tutaj mam w analizie ryzyka od 1 do 5, a inaczej wypadnie ta sugestia, jeżeli posłużymy się tutaj rachunkiem prawdopodobieństwa. Wyliczenie tego daje nam obraz, że jednak zwiększają się nam te ryzyka i są tutaj bezpieczeństwa się zwiększające, bo tak naprawdę prawdopodobieństwo bezpieczeństwa można dowiązać do wielu współczynników, na przykład czy ma szafę stalową, czy zamyka, czy ma system alarmowy, czy jest kamera, kto wchodzi, czy nie wchodzi. To będzie oceniać prawdopodobieństwo bezpieczeństwa danych w obszarze B i w obszarze A, ale tu mamy zawsze iloczyn tych prawdopodobieństw, bo mamy prawdopodobieństwo w tym i w tym obszarze, a nas interesuje globalny rach prawdopodobieństwo przechowywania, że dane steczek ak osobowych, a tam są dane wrażliwe, były tutaj bezpieczne, więc jak widzimy to jednak nad tym bezpieczeństwem trzeba się mocno pochylić. Jeśli chcemy być inspektorem albo ekspertem do spraw ochrony danych osobowych, to trzeba opanować rachunek prawdopodobieństwa.